Pakistan. Opa. Tak. Walczący gotowi. Walka. Tym razem spotkało się dwóch leworęcznych zawodników. Bardzo dobrych. Jak mogą Państwo... Stop! Stop! Na środek, panowie. W przeciwieństwie do poprzedniej walki ci zawodnicy nie walczą już w dalekim dystansie, tylko starają się skracać dystans i zadawać jak najwięcej celnych, silnie osadzonych ciosów. Lepiej. Na dół krzyża! Pół dystans, zwarcie, ciśnij go! Dobrze, dobrze! Wyjątkowo będą wyrównana. Obaj zawodnicy zadali po 15 trafień, które naliczyli sędziowie. Zawodnicy stoczą więc 30-sekundową dogrywkę. W szacie niebieskiej Artur, a Bartłomieja już Państwo znają. Zielona szatka. Uwaga, jak szybkie są ciosy obu zawodników. Bartłomiej, poza tym, że jest jednym z czołowych zawodników,
turnieju miecza i tarczy, to na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii wraz z drużyną. Wraz z drużyną Bartłomiej. Się sztych miecza. On ma swoją wagę i kształt dosyć kończysty. Poleciał z bardzo dużą energią na około 6 metrów. To jest właśnie ta strefa rażenia. Dlatego bardzo proszę, żeby Państwo się trochę cofnęli. W szczególności dotyczy to dwóch chłopców naprzeciwko mnie. Równie dobrze ten sztych mógł już przepolecić w Waszą stronę. Cofnijcie się. Poza szrankami dostałem takim odłamkiem miecza. I do tej pory na żebrach mam dość duży ślad. Czas, stop! Stop! Stosunkiem 9-4. Walkę wygrywa Bartłomiej Kuś, zwany Siuksem. W walce Wiesława Kurka i Mateusza Panowskiego. Wielkie brawa dla zawodników. Mateusz Kronowski i Wiesław Kurek z Oławy. Można zobaczyć, że Wiesław z czarną tarczą wyczekuje. Kto? Utrata broni. Wyczekuje zawodnika i wymierza ciosy w momencie, kiedy zawodnik się do niego zbliży. Jednym z nich w 2012 i 2010 roku wygrał turniej miecza długiego. Stop. 15-4 zwyciężył Wiesław Kurek. Wystąpi Artur Patalas i Marcin Janiszewski, zwany Dentystkiem. Marcin w zeszłym roku na tym turnieju zajął trzecie miejsce. Zapraszamy.
przygotowują się Mirek Markowski i Łukasz zwany Zwierzakiem.